Hej, cześć moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Slime Rancher. W kolejnym, nie jestem dokładnie pewny w którym to już, ale dobrze pamiętam co zaplanowałem na ten odcinek. Z tego co pamiętam mieliśmy w końcu nakarmić do samego końca tego grubego Tabby Slime'a. Znaczy nie Tabby Slime'a, tego grubego Slime'a co tam... Wydaje mi się, że on... Nie, on nie był Tabby Slime'em. Aha, on był tym slime'em z groty, takim świecącym, co wsuwał Cubery. O, tutaj mamy trochę bumplortów i od razu stąd spadamy. Ogólnie już kiedyś o tym mówiłem. Seria z gry Slime Rancher nie cieszy się największą aktywnością na moim kanale, ale okropnie cieszy mnie fakt, że jest pewna kameralna grupa, że tak to ujmę, widzów, którym po prostu ta gra się bardzo podoba i którzy naprawdę piszą mi, czekajcie, odsunę trochę mikrofon, masę pozytywnych komentarzy. Naprawdę jestem wam wszystkim za to bardzo wdzięczny. I cóż, nagrywam właśnie odcineczki. Na samym wstępie chciałem was prosić, abyście pod tym filmem nie dawali mi rad. Znaczy, możecie dawać mi rady, ale nie denerwujcie się, jeżeli w kolejnych odcinkach się do nich w żaden sposób nie ustosunkuję. Dlaczego miałbym się do nich w żaden sposób nie ustosunkować? Już tłumaczę. Ponieważ nagrywam, wow, aż 10 henhenów. Jestem w stanie to zrobić, spokojnie. Dlaczego miałbym się do nich nie ustosunkować? Z bardzo prostego powodu. A mianowicie, będę nagrywał teraz troszeczkę odcinków do przodu. Ogólnie zawsze staram się unikać nagrywania odcinków do przodu, bo to właśnie, wiecie, zanika jakaś taka interakcja też, bo tak to możecie mieć mniej więcej wpływ na to, jak będzie wyglądała seria. Wiadomo, słucham się waszych rad. A tak to po prostu jakiś taki rodzaj interakcji zanika. Ale, wow... O nie, niedobrze, drzewka mi się skończyły. A jak cubery? Chyba wszystkie wrzuciłem tym slime'om. O masakra, jak nie trzeba to jedzą. Jak nie trzeba to jedzą. Dramat tutaj mamy. Dramat się odbywa. Chyba, że tutaj mam cubery. Nie, tutaj wrzuciłem pogo fruty. No i kij. A mówię, z racji tego, że niedługo wyjeżdżam, będę nagrywał parę odcinków do przodu, tak myślę, że to jest 3-4 teraz nagram, byście w trakcie wyjazdu, na czas właśnie mojego wyjazdu, także mieli co oglądać ze Slime Ranchera, gdyż tak jak mówię, widzę, że jest to zainteresowanie, serią jest. Ogólnie teraz nie idę sobie spać w nocy, tylko będziemy sobie teraz szukali wszystkich tutaj przydatnych rzeczy, czyli tych pink plortów oraz tych nocnych slime'ów. Musimy ich zebrać aż 10 i to będzie pierwsza wykonana misja. Chodź. Ogólnie mam nową myszkę, dlatego może panować pewna... z mojej strony... może nie desynchronizacja, ale pewna ułomność, że tak to mówię, w posługiwaniu się myszką. Właśnie z tego względu, iż mam nową myszkę i... O, myślałem, że te złe slajmy wylazły. No i ogólnie wraz z nową myszką okazało się, że ona nie może normalnie działać, więc muszę podkładać pod nią. Oczywiście, że potrzebuję mieć podkładkę. Jako że ja podkładki nie posiadałem, no to byłem zmuszony użyć w tym celu mojego podręcznika od biologii, którego i tak już nigdy w życiu nie użyję, ponieważ biologię już skończyłem. Ale dobra, co ja wam będę mówił o szkole? Jeżeli to są slajmiki, to jest, że tak to ujmę... Slajmiki to slajmiki, szkoła to szkoła, co nie? jakkolwiek bardzo bym chciał, to jednak ten temat szkoły jakoś... Zawsze na każdym z moich filmów, znaczy na każdym... znajdziecie, myślę, spokojnie z 5 filmów, na których cokolwiek o szkole powiedziałem. Dlatego no jakkolwiek bym chciał uciec, to jednak zawsze coś się powie. Okej, ale już dosyć tego tematu. Potrzebujemy jeszcze 3 takich slajmów. Myślę, czy sobie nie zarąbać ich z mojej hodowli. Ała, ale mi noga strzeliła, masakra. Ogólnie to pogofruty, kurde. Ja wolałbym mieć cubery, ale dobra, jednego pogofruta zasadzimy tutaj i potem pójdziemy po cubery. Mniej więcej wiem, gdzie szukać właśnie tego cubery. Okej, jeszcze musimy 3 takie slajmy złapać. Myślę, że sobie damy radę. Tylko poczekajcie chwileczkę, sprawdzę. No, tu ich było całkiem sporo, tylko widzę, że trochę porozrabiały z różowymi. Z tymi różowymi. Naprawdę, kurde, tak fajnie, tak się za tą grą zawsze tęsknię. Co tu mamy? Oła, wyskoczyły. Spoko. Szukamy jakichś takich właśnie świecących. O, są.
Wydaje mi się, że ta misja możliwe, że się skończy w dniu, że tak to mówimy, kolejnym. Czyli wraz z momentem, kiedy nastanie nowy dzień, to ta misja się może skończyć, dlatego lecimy od razu. Od razu lecimy ją oddać. Fakt, tutaj są slajmiki, które wybuchają. Powinienem sobie kupić ciutkę więcej życia. Jeżeli słyszycie jakieś odgłosy z zewnątrz, chociaż nie powinniście, ponieważ gra jest dosyć głośna, no więc nawet jeżeli ja usłyszę, to szansa, że wyłapie to mikrofon, plus że zagłuszy to odgłosy z gry, jest naprawdę, naprawdę mała. Ale to dlatego, że mam otwarty balkon. Normalnie nie mam otwartego balkonu, jak nagrywam, ale naprawdę idzie się tu ugotować. Oj, dobra, bo już bym sprzedał te kryształki. Rzucamy tutaj. Okej, jest 8. I 10 takich slajmów. Tyk. A nie, już raz misję udało nam się zrobić, z tego co pamiętam. Fak, fak, fak. Nie, was nie mogę wyrzucić. Chodźcie tu, henheny. Henheny wszystkie teraz powyłapujemy, bo mamy, że tak to mówię, na nie slocik. Ogólnie to właśnie dzisiaj planuję nakarmić tego slajma. Dobra, tutaj pogofruty mamy. A może nakarmimy te. Wiecie, sporo osób tam widziałem i pisało, czemu nakarmię te, jak bardzo się opłaca miodowe, bo dają droższe plorty, a po prostu, bo żeby te też coś miały od życia. Dlatego je karmię. Dobra, tutaj wrzucimy może z 3 henheny. Tutaj też troszeczkę tych henhenów wrzucimy. A reszta pójdzie do farmy. Oj, tutaj widzę, jeden uciekł. Jak to możliwe, że on uciekł? Chciałem go wyrzucić. Aha, ja tu siatki nie mam. Jak to ja tu siatki nie mam? Co się tu wyprawia? Już mam. Myślałem, że... Nie wiedziałem, że tu nie mam siatki. Naprawdę, byłem przekonany, że siateczkę gdzieś mam. Okej, straszne lagi teraz tutaj widzę, łapie. No ale nic się nie stało, jak to mawiają. Dobra, za siódemeczkę sprzedajemy oczywiście wszystkie kryształki. I co? Sprawdzamy, czy te miodowe plorty się zebrały. Leżą tutaj jeszcze jakieś, więc podejrzewam, że jest... No, 19. Ja pierdziel. Patrzcie, parę tu na boki wypadło. Nawet nie wiedziałem, że tak się może zdarzyć. Dobra, także błyskawicznie nadrobimy sobie troszeczkę hajsu za siatkę. Oczywiście już nadrobiliśmy cały hajsik za siateczkę. Ogólnie powinienem właśnie iść znaleźć cubery. Czy cubery? No właśnie, cubery, dokładnie. Co się tu dzieje? Dawaj plorta. Dobra. Mamy plorta od tego. I dwa takie plorty tutaj. Oj, powinienem je nakarmić, a ja niestety nie mam waszego przysmaku. Bo one właśnie lubią cubery, jeżeli ktoś nie oglądał poprzedniego odcinka. Jejku, nie wiem, co to tak za oknem, tak... To chyba... Nie, to nie są ćmy. Kurde, jak to się nazywa? Pamiętałem, wyleciało mi z głowy, tak... Wiecie, to tak jakby... No nie wiem, chyba słychać... Jak skrzydłami tak musi ruszać i tak fajnie słychać, znaczy słychać, no nie wiem, kojarzy mi się to z latem, więc w sumie całkiem spoko. Dobra, ogólnie to... Ojejku, coś się tam wydarzyło, bo usłyszałem takie głośne pierdychnięcie. Znaczy głośne, no... Nie wiem, ale coś jakby komuś spadło. Jak ty uciekłeś? Chodź tu. Dobra. Jakoś go tam chyba zaprowadziłem. Okej, sprzedajmy sobie więc może tabi plorty, które całkiem chyba są drogie, dokładnie po 20 teraz, więc całkiem sporo. Miodowe plorty już tylko po 23, znaczy tylko, no sporo ich sprzedałem. No i dobra, idziemy na poszukiwanie cubery, to może sobie... Pójdziemy sobie spać do rana, będziemy zrobić sleep until morning. Oczywiście, czekajcie, sprawdzę, jak wygląda. Okej, chyba ze światłem nie jest aż tak źle. Tak jak mówię, na paru odcinkach będę występował w tej samej koszulce, że tak to umiem, no bo tak jak mówię, nagram sobie dzisiaj parę z rzędu. Też mam ochotę na dłuższą grę, na dłuższe spotkanie ze Slime Rancherem, a jak zapewne zauważyliście, poza odcinkami raczej mało gram tego Slime Ranchera. Start mail. Nie start mail. What the fuck? Czekajcie. Przespałem 24 godziny. Co ja zrobiłem? 13 dzień pechowy. Co ja narobiłem? O! Cubery, o patrzcie. Rock plorty, tabi plorty i te plorty. To możemy... Aha, plorty znikają po paru dniach zapewne. Tak musi być, ponieważ karmiłem. Karmiłem przecież te...
Tutaj też parę plortów było. Okej, okay, czyli plorty po paru dniach znikają. Okej, okay, potrzebuję rok plortów. I ogólnie to tyle. I potrzebuję jakoś mięcha, żeby nakarmić tabi slimy. Mięcho mogę mieć. Tutaj troszeczkę żarcia, żeby mieć te kryształy różowe, chociaż ich podejrzewam będzie mnóstwo. Dobra, one wsuwają. Okej, okay, są kryształki. Potrzebuję troszeczkę tych kryształów. Trochę was potrzebuję. Nie pamiętam ile, ale troszeczkę tego było. Dobra, niech sobie na razie zbieram wszystko tak jak leci, to mi zupełnie nie przeszkadza. Dobra, teraz sobie wyrzućmy troszeczkę tych różowych slajmów, tutaj jest jakaś ich inwazja. No ale, nieistotne, idźmy sobie do... Aha, zszedłem na dół tutaj. Spoko, co to jest? Więc myślałem, że jakiś kamyk. O, to jest tabi slime. Więc jest szansa na tabi plorty, ale o tabi plorty się nie martwię. Bo tak jak mówię, mam łatwy, całkiem łatwy dostęp do tych tabi plortów. O to się nie muszę w żaden sposób martwić. O, są i rok plorty. Nawet są dwa. A potrzebuję dokładnie dwóch. I wybywamy stąd. No i idealnie, nie musimy się starać, żeby gdziekolwiek iść po cubery jakieś. Mięsko sobie weźmiemy z farmy. Idealnie, wprost idealnie. Naprawdę. Taki układ mi jak najbardziej odpowiada. Ejku, jak ja dobrze, że ja w ogóle odkryłem, że w tej grze jest sprint. No jest po prostu, trzeba być mną, żeby nie wiedzieć. O fuck, dobra, one są tam niezadowolone, jedzcie. Rock plorty tutaj, dwa potrzebne. To jest żart. To jest jakiś żart. Okej, okay, tu ja poza limit. Przeskoczyliśmy, że tak to im. Oczywiście każdy plort jest na wagę złota, dlatego... Cóż, kurczaku. Wyszedłeś na zewnątrz. Chrupaj, chrupaj. I dawaj plorta. Dobra. Jednego tabi slime'a jeszcze świsnęliśmy. Dobra, no jeszcze jeden. Plort. A nie, wy tego i tak nie zjecie, bo wy macie fruits, a to nie jest fruits. Okej, okay, czyli to zjedzą tylko one z tego, co aktualnie posiadam. Więc niech sobie jedzą. Mimo, że pink plorty są dla, z mojego punktu widzenia już zupełnie, wiecie, może nie, że bezwartościowe, ale bardzo... A, to zegary mi w dom biją. Aha, ale to rozwaliłem. Henhenów trochę, spoko. Ale mnie bardziej interesują rock plorty. A rock plorty nigdzie indziej jak tam, gdzie są rock slimy. A rock slimy mamy tu. Można by nakarmić takiego, co tu jest. O, jest to dieta. Po prostu nie je mięcha, tak? Okej, okay, zjadł pierwszy. Bardzo dobrze. Tylko teraz nie zjedz tylko jego kryształu. Fuck. Fuck. What the fuck, wyrzuciłem ten kryształ? Nie! Nie. Jejku, ale pisnąłem, to musiało dziwnie brzmieć. No ja pierdzielę, co za chamstwo. Śmiesznie trochę pisnąłem. Aż się wstydzę teraz. Znaczy pisnąłem, nie umiem sobie piszczeć. Jakbym chciał, to mnie... To nie umiem po prostu. Ja wiem, co ja zrobię. Chodź tu, gruby. Chodź tu. Wyrzucimy cię gdzieś tu. I po prostu cię nakarmię. To będzie dobry pomysł. I ty mi wyrzucisz wtedy rock plorta. Jest tu coś? Tu nic nie ma. Ale tu coś jest. Dobra, masz tutaj. No błagam. No tak, na to w sumie nie wpadłem. Czemu? Byłem pewny, że to były dwa rok plorty. Byłem pewny. Pewny. Jesteś ewenementem, przyjacielu. Szybko, coś czym mógłbym go nakarmić. O, tutaj. Co, to zniknęło? Ej, wy zniknęło. Ale akcja.
Really? Nie mam czym go nakarmić. Czy wy to rozumiecie? Chodź tu. Na pewno mam czym cię nakarmić. Chodź tu, agencie. Będziemy lecieli na żywioł. Potem cię tu odstawię, obiecuję. Przygody małego Rockplorta. Znaczy Rock Slima. To byłby dobry tytuł tego odcinka, muszę przyznać. Potrzebuję twojego plorta. To też byłby dobry tytuł. Potrzebuję twojego plorta. Dobra. I ogólnie tu muszę mieć coś z pogofrutów. No właśnie. Dobra. I teraz słuchaj, slime. Masz bojową misję. Nigdzie nie powinieneś skoczyć. Masz. No ja cię proszę. A może ty tego nie jesz po prostu? No. No on tego nie je jak nic. Masakra jakaś. To co ty jesz? Dobra, sprawdziłbym, ale obawiam się, że nie mam... Dzięki. Co za... Kurde. Jak to jest możliwe? Czemu mam takiego pecha? Czemu? Co ja złego zrobiłem? O nie. O nie, 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 nie. Co za pechowy odcinek. Mogłem w sumie przemyśleć. Domyślić się, że to będzie prawie niemożliwe. Żeby zza tego ogrodzenia je nakarmić. Dobra. One... Trochę tych plortów powinno tu być. O, aż 3. Spoko. Tutaj też powinno być trochę plortów. Aż 5. Wow. Okej. Okay. Rzućmy im pogofruty. Bo wy te pogofruty wsuwacie, a w ogóle w swoją drogą powinienem mieć ich całkiem sporo tutaj. No dokładnie. Wow, nawet to jest więcej niż sporo. Nimi też możemy nakarmić tego slajma. Okej. Okay. 20 sztuk. Także nakarmmy trochę tych. I oczywiście trochę was. Dobra, sprzedajmy może te bumplorty oraz miodowe plorty. Ich cena jest całkiem spora. Tych bumplortów w każdym razie. Tych miodowych trochę mniejsza, ale zawsze. Dobra, no i zbierzmy resztę, która nam tutaj spadła. Oczywiście jeszcze pod drugim drzewem również mamy... Co one jedzą? Bo teraz to mnie zaintrygowało. Slimy. Rock slimy. Heartbeat. Aha. Aha, to one po prostu jedzą ten. Czyżby to nie jest tak, że wegetarianin, tylko po prostu chyba jedzą marchewki, na przykład warzywka. Mi się wydaje. Nie wiem, nie jestem pewien. Nie jestem pewien, ale wiem, że ich ulubiony pokarm to coś, co mogliśmy dostać za tamto zadanie. Wszystko przeciw mnie dzisiaj. Dobra. Zbieramy plorty. Polećmy sobie może po więcej właśnie tutaj wszystkich tutaj pogofrutów. Już całą tą resztkę. Znaczy resztkę. Już to wszystko wrzućmy. Wow. Dużo plortów, dzięki. Zbudowałbym wszędzie może plort kolektor i powoli zamienił te... Znaczy wszędzie. Tu bym zbudował i powoli bym zamienił już te pink slimy może na jakieś inne, bo te pink plorty to już zupełnie mi się nie opłaca, zobaczcie. 7 za 49 tak naprawdę sprzedam. Miodowe slimy mi się opłaca, oczywiście, że mi się opłaca. Dobra. Troszeczkę, o fuck, ale laguje, a ja jeszcze do tego biegam. Dobra, zostawmy sobie na razie to, co mamy. Poszukiwaniu Cubery. No i oczywiście to jeszcze, tym jeszcze będziemy musieli nakarmić slajma, żeby dał nam kluczyk. Ale do nowej krainy skoczymy sobie w kolejnym odcinku. Poczekajcie chwileczkę, sprawdzę, czy wszystko dobrze śmiga ze światłem. Jest okej. Okay. Jest naprawdę tak całkiem fajnie, biorąc pod uwagę, że nie mam lampki. Dobra. No to lecimy dalej. Lecimy dalej.
Ała, masakra. Dziwicie się, czemu się tak patrzę w niebo, po prostu ręka mi się przyczepiła do książki, na której znajduje się... My tu chyba nie otrzymujemy obrażeń od upadków z wysokości, ciekawostka. Ręka mi się przyczepiła do książki, na której znajduje się myszka. Dobra, są lekkie lagi, więc nie będę biegał sprintem może, żeby wam tego oszczędzić, bo o ile dla mnie to jest w pełni grywalne przy takich lagach, to już wiecie, jeżeli to przerzucę przez program do oglądania, to już może być troszeczkę mniej grywalne. W sensie, nie do oglądania. Dobra, henhenów nigdy, znaczy stony henów nigdy nie brakuje. Skrzynkę. Wow. A w skrzynce mieliśmy slajma tego. Wiecie, jak on się nazywa. No, tego. No wiecie, o co mi chodzi. Wiecie, o co mi chodzi. Dobra. Pamiętam, że was tutaj chyba zostawiłem nawet. Okej, ogólnie to... Mam przerąbane, jeżeli tam pójdę, ale... Gdzieś tu był ten... Ten, którego imienia nie wolno wmawiać, nie. Ten, co nas interesował, czyli właśnie duży slajmik, który już tutaj prawie się... Dobra, na razie tamte nie są nami zainteresowane. Już tutaj prawie się roz... Co za dziad? Jak to jest możliwe? Tyle ci rzeczy przyniosłem. Dobra, narka. Jak my to normalnie tu robiliśmy? Jakąś taktykę mieliśmy. Najpierw braliśmy to z zewnątrz. Dobra. Już tu leci kolejny dziad. Spoko. Dobra. Wow. To jest chyba koniec, bo się zapadliśmy w teksturę. Obyśmy mogli stąd wylecieć. Jest. Co za fart. Chyba wpadliśmy w teksturę albo w jakąś szczelinę. Liczę, że nie w teksturę, bo jak takie rzeczy mogą się zdarzyć, to wiecie, bardzo łatwo. Oj, patrzcie, jaki błąd. Tu można wpaść, a to jest przez ściana. Oj, niedobrze, jak takie błędy tutaj mogą się zdarzyć. To niedobrze, bo może być tak, wiecie, że utknę i nie będę miał co zrobić. No ale nic, to early access. Kurde, liczyłem, że kluczyk już będę miał. Nastała noc. Dobra, wrócę sobie tędy bezpiecznie. Bo jednak gruby slime odmawia nam posłuszeństwa, oczywiście. Okej, tutaj slajmiki się świetnie bawią. Ja sobie robię powrót na moją farmę, mocno niepocieszony, bez kluczyka, bez Q-berry. No nic, wiem, gdzie to Q-berry można znaleźć. Gdzieś przy tych mostach, ale... Wolałbym jednak z tym poczekać na razie, w sensie nie chcę iść tam na te mosty. Bo to lepiej byłoby, znaczy jestem pewien, jak będę wiedział, jak wrócić, to po prostu trzeba iść dalej, tam gdzie są te tabi slimy, co często bardzo robią się te złe, te zmutowane, że tak to ujmę, slimy, co wżerają inne, to tam trzeba iść i przejść jeszcze kawałek dalej. To trochę stony henów tam wrzuciliśmy. Wow, a co to się, aha, to pink. O, pierwszy raz widziałem, jak działa ten plort collector. Masakra tutaj jest z tą farmą. To sobie, ja bym to sobie usunął i zrobił drugą farmę, co wy na to? Wow, chyba samolot leci. Cholera wie, co to jest. Dobra. No, na bank samolot. Taki głośny to tylko samolot może być. Że zapewne wy aż słyszycie. O, zaraz usłyszycie na stówę. Czekajcie, znowu mi się ręka przykleiła. A może nie słyszycie, w sumie gra może być, może wam zagłuszać, ale ja to słyszę całkiem mocno, całkiem głośno. Wow,
się zepsuły tutaj nasze farmy. Całkiem szybko muszę przyznać. No nic, prześpimy się może do rana i poszukajmy naszego Q-Berry. Returned Ranch. Wróćmy na rancho. By tylko zobaczyć, że dalej jest ta jakże denerwująca nas misja. Okej, tutaj są, mam troszeczkę lagi. Klasycznie, rzekłbym. 20 plortów do odebrania. Sympatyczna kwestia. Aha, akurat jeszcze się zebrało ich więcej troszeczkę. Dobra, niech sobie tam leżą, chyba nie znikną. Chyba nie znikną, jednego rock slime'a mamy. No ja bym zrobił farm, w sumie... Wyjedziecie warzywka, no to w sumie... Dobra, slimy. Wy będziecie już wolne. Pora na rock slime'y, tutaj was wpuszczę. Marchewki sobie w sumie... Będę ich karmił marchewkami. Marchewki to w sumie myślałem, że one mięcho jedzą, a jak marchewki to jak najbardziej okej. Więc zmiana banana, że tak to ujmę. Idziemy w poszukiwaniu Q-Berry, rock slime'ów oraz będziemy chcieli nakarmić tamtego slime'a, by już w kolejnym odcinku móc... O, skrzynki się porespiły. Aby już w kolejnym odcinku móc wam pokazać kolejną krainę, tak? Kolejną krainę po odblokowaniu. Niedobrze, bo nie mam zbytnio jak tego dziada ugryźć. Dobra, spierdzielamy stąd. Padamy. Padamy. Nic się złego nie dzieje. Wszystko w pełni. W pełni normalnie. Tutaj sobie slajmiki się respią. O, jest strasznie dużo kurczaków. A nie wiem czemu, jak widzę kurczaki, to po prostu muszę zebrać, bo wiem, że jednak troszeczkę mi ich brakuje. Dobra, tu powinno być Q-Berry. Z tego co pamiętam. Tu gdzieś leży, tu jest drzewko. O, widzicie? Pamiętałem dobrze. Jest i Q-Berry. A co tam jest dalej w ogóle? Aha, dalej jest pewnie ta kraina, okej. Czy my z tamtej krainy coś chcemy? Może wodnego slajma jakiegoś złapiemy? Nie, czekajcie, tu jest kraina, której myśmy nie otworzyli. Nie, jest otwarta przez nas. Co to jest? Nie kojarzę, bym coś takiego otwierał. Aha, no tak, jednak musiałem to otworzyć. Dobra. Ja bym się najchętniej najpierw rozejrzał przy użyciu jetpacka, jak stąd wrócić, gdyż zwyczajnie nigdy nie pamiętam. Jest tutaj jakieś zejście. Aha, okej, czyli jest tutaj takie wejście. Z której to jest strony, tylko wy mi powiedzcie. Wow, musieli zmienić wygląd tej krainy, bo zobaczcie, ona tak wcześniej nie wyglądała, co nie? O, to tutaj jest takie wejście, o, to świetnie. Dobra, jakby... Czyli przechodzimy odtąd i tu jest od razu obok wejście. Dobrze, będę pamiętał. Czy my stąd możemy coś ciekawego? O, ciebie. Ty jesteś ciekawy. Okej, zła muzyka. Zły slime się zrobił. Tak, tu jest dalej w budowie. Mam straszne lagi, bo właśnie powiązane jest to w dużej mierze z tym, co się tu dzieje. Okej, wiem jak wrócić, więc poszukałbym sobie bardzo chętnie... Moje, wybaczcie lagi, ale gra jest w wersji... Wow! Ej, wybaczcie, to ma jakiś... Ale mam lagi, ojejku, ale masakra. Ale masakra, zaraz stąd spadamy. Ale masakra. Zaraz stąd spadamy, tylko... Czekajcie, dam grze chwilę na uspokojenie się i w tym czasie sprawdzę jak światło. Okej, zapewne możecie w ogóle też zobaczyć pewną desynchronizację. O, mogę się aż tak oświetlić, ale to już trochę dziwnie wygląda. Tak, już zobaczcie, tak mnie mrok tutaj ogarnia, ale tak, tak jest w miarę okej. Możecie zobaczyć pewną desynchronizację, ponieważ moja kamera im jakby mniej jest oświetlona, tym słabiej koordynuje, jakby tym wolniej nagrywa. Przez to możecie zobaczyć desynchronizację między obrazem jakby z kamery, a dźwiękiem. Minimalną, ale możecie. Okej, come on, przecież powinienem tam wlecieć. Dobra. Mam w sumie czego chciałem. Wow, tu musiała wejść jakaś aktualizacja.
To przecież było tak zielono. O. Dobra. Na razie stąd wychodzimy, ale odwiedzimy na pewno tę lokalizację. Już niedługo. Wow, jest jakaś... Zarąbiście. Ej wy, no to jakaś aktualizacja musiała wbić. A nie zobaczyłem. A, prawie spadłem. O, okej, tam jest ten... tam jest ten Tabby Slime. To jest dobrze. To już mniej więcej wszystko tak ogarniam. Piąte przez dziesiąte, ale ogarniam. Gdzie co jest, bo zawsze mi się to myli. O, są rock slimy. Tylko coś muszę wyrzucić. Powiedzmy strony Hena. Złapałbym... Nie. Ej, wy widzieliście? Zjadł kryształ i zdążyłem go wciągnąć, zanim... Zanim ten... Zanim się zmienił. Ciekawe, i mi to zaliczyło. Jaka masakra. Znaczy, masakra. Fajnie, fajnie, oczywiście, fajnie. Okej, będziemy mieli kolejnego wodnego slime'a. To jest niewątpliwie dobra opcja. Tu jest ten zły slime, to nawet nie chcę tam na to patrzeć. Na te fajerwerki. Po prostu ucieknijmy z miejsca zdarzenia, udając, że nic się nie stało. Będziemy mieli kolejnego rock slime'a. W tym celu przyda mi się jeszcze tak, farma marchewek oraz farma właśnie tych Q-berry również. Farmę Q-berry będę mógł zrobić. Będę miał chyba jeszcze jeden wolny właśnie slot na marchewki. Czekajcie, skrzynkę sobie weźmiemy. Odpakujemy ją może bliżej bazy, bo czemu nie? Dlaczego by właśnie nie? Żeby ewentualnie to, co tam było, żeby... Żeby nam nie prysnęło. No dobra, a co mi dasz w zamian? Świetna nagroda, to tego to ja mam... Tego to ja mam masę. Dobra, i zróbmy sobie może tak. Tutaj będziemy mieli... Ojku, ale są straszne lagi. Q-berry. Więc możemy już spokojnie... Okej, okay, ty lecisz tutaj. Puddle slime'a oczywiście dajemy tutaj. Tu, gdzie jego miejsce, czyli... W tym miejscu. Bum. Liczę, że wy nie, nawzajem nie będziecie zjadali swoich plortów. Okej, okay. Kolejny samolot. Słyszę. Parcie, słyszycie? Czekajcie, aż sprawdzę na podglądzie. Nie, nie słychać. Tak jakby słychać, jak ja coś mówię, bo... mój mikrofon ma pewien próg, znaczy program, który nagrywam, narzuca pewien próg, jak gdyby, dźwiękowy, który musi zostać przekroczony, żeby dźwięk z mikrofonu był łapany. Dlatego możecie usłyszeć na filmach, gdzie u mnie, gdzie nie ma muzyki żadnej w grze, że czasami jakby nagle mnie tak przycisza, to właśnie, że nic nie słychać, jakby ścieżka była... zupełnie wyciszona, to właśnie jest to, że muszę jakby, mam taką bramę szumu, to się tak nazywa. Henheny. Oczywiście henheny tu. No i dobra. Pyk, oczywiście. No i pogofruty. No gdzie mógłbym wrzucić pogofruty, jak nie do was? Trochę tych pogofrutów weszło. O, aż 7 plortów. Oczywiście, że bierzemy. Dobra, Q-berry mamy. Oh, fuck, ale tu... Okej, tutaj te plorty mamy, te plorty z ziemi też popodnośmy. Tutaj są straszne lagi przy tych boom slime'ach. No moje, liczę, że z optymalizacją nie będzie tutaj najgorzej, bo... Ale masakra. No więc ja jestem ciekawy nowych slime'ów, nie wiem jak wy, bo długo już mamy te slime'y, które są dosyć oklepane. Ogólnie co ja mogę sobie kupić w ekwipunku u siebie? Tak najlepiej, bo zaczynam już się powoli, wiecie... zwiększa mi punkty życia, spoko. Chcę to. Bo zaczynam, wiecie, zaczynam się... Więcej energii, też chcę to. Sprzyja eksploracji. Czyści units, so recovery can walk... Air dive. Ulepsza jetpack, spoko. Water tank. Dobra, no to dajmy... To też, to chyba było tam water tank, nie jestem pewien co to było. Aha, możemy, aha, po prostu zbiornik na wodę. Spoko. Nie wiem co pokupowałem, ale ogólnie rzecz ujmując jesteśmy dokokrzeni, że traktujemy na maksa. Aha, jeszcze tutaj mamy coś. Q-berry, rostro i coś jeszcze. Dobra, pink slime to może... O nie, jeden się odbił. Byłem ciekaw w ogóle. Ciekaw jestem, gdzie ja je tam wrzuciłem. Gdzie ja je właśnie wrzuciłem? To jest dla mnie zagadka, dobra.
Oczywiście Stonehena tutaj wraz z Rostro. Gdzie ja bym mógł te marcheweczki hodować? Mógłbym gdzieś w jaskini, a mógłbym już powoli starać się o nowy teren, bo wydaje mi się, że... Okej, co zrobimy z Q-berry? Z Q-berry na pewno... Na pewno z tym, co nam pozostało, damy je naszym slajmom tutaj, ponieważ one bardzo to Q-berry lubią. Ich ulubiony przysmak, dlatego wydaje mi się, że jeżeli im damy to Q-berry, to będą zadowolone. I wyrzucą nam aż po 2 kryształki, dokładnie tak to funkcjonuje. Okej, ogólnie trochę brakuje mi golda i trochę są jakieś straszne lagi, muszą być powiązane z tą... Aha, slajmy tam się gonią, spoko. Nawet nie wiem, gdzie ten plort się podział, ale nie szkodzi, nic nie szkodzi. Okej, pogofruty, no to sobie może gdzieś damy. Wybaczcie moje, jeżeli ten odcinek jest jakoś mega zlagowany. Postaram się to ogarnąć do kolejnego, bo widzę, że właśnie jakoś gra. Może po prostu jakoś update'u nie zrobiłem, a powinienem. No więc włączę i wyłączę grę. Może to pomoże. Może to pomoże. Okej, moi drodzy. Tymczasem ja się z wami żegnam. W tym odcinku zbyt wiele nie zrobiliśmy, ale bardzo, bardzo mocno się ulepszyliśmy. Naprawdę bardzo mocno. Aż 36 minut, ja pierdzielę. Myślałem, że tak patrzę, że popatrzę z 24. Okej, za wiele nie zrobiliśmy. W kolejnym wysadzimy sobie dużego slajma oraz odwiedzimy kolejną krainę. Przynajmniej to mam w planach. Jako, że będziemy mieli już Q-berry itp. itd., więc będziemy sobie mogli odwiedzić kolejną krainę. A w niej liczę, że będą nowe slajmy. Oczywiście też troszeczkę nazbieramy golda, żeby mieć właśnie na klateczki jakieś nowe. Okej, przesunę sobie może trochę moje oświetlenie. I cóż, ja wam dziękuję za uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku ze Slime Ranchera, który to najprawdopodobniej pojawi się niedługo. Także dzięki wam za uwagę, trzymajcie się i do usłyszenia. Cześć!